Kierowca prowadził pijany. Miał też amfetaminę dolnośląskie. Zatrzymano pijanego kierowcę. Miał zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci z Bielawy w województwie dolnośląskim zatrzymali 26-letniego kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Znaleziono też przy nim amfetaminę. Jak poinformował młodszy aspirant Przemysław Ratajczyk z Biura Prasowego Dolnośląskiej Policji, policjanci pełniący służbę patrolową na terenie Bielawy, w powiecie dzierżoniowskim, zatrzymali do kontroli drogowej Fiata, za kierownicą którego siedział 26-latek. Przyczyną podjęcia interwencji wobec kierującego był jego styl jazdy, który mógł wskazywać na to, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna m.in. miał duże problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy, przekazał policjant. Podczas podjętej wobec mężczyzny interwencji podejrzenia policjantów potwierdziły się. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Kierowca trafił do aresztu w trakcie dalszych czynności. Na jaw wyszły kolejne fakty obciążające 26-latka. W wyniku sprawdzenia zawartości jego odzieży, funkcjonariusze ujawnili amfetaminę. Poza tym, sprawdzenie pojazdu i kierującego w policyjnych bazach danych wykazało, iż auto nie posiada aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC, a mężczyzna ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wyjaśnił Ratajczyk. 26-latek trafił do policyjnego aresztu.